Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest drugi etap badań dla tego samochodu. Wyniki z etapu pierwszego zaprezentowane zostały w odcinku numer 144. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Volkswagen Passat B8 silnik 2.0 diesel, 310 koni, rok produkcji 2015, przebieg 155 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest drugi etap badań dla tego samochodu. Wyniki z etapu pierwszego zaprezentowane zostały w odcinku numer 144. Inicjatorem tego eksperymentu jest Bartek. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Bartek skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży. Kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany. Kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów ponownie za chwilę. W tym etapie do samochodu zalany został olej Liqui-Moly TopTech 4200 Long Life 3 w klasie lepkościowej 5W30, klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej, nie było stosowanych żadnych dodatków. Przebieg badanego oleju tym razem nieco większy niż w pierwszym etapie, dokładnie 7210 km, około 90% eksploatacji to trasa, 10% miasto, dominują odcinki przekraczające 20 km, olej eksploatowany przez 5 miesięcy, brak dolewek, brak płukanek. W ramach dodatkowych informacji Bartek napisał tak. W zasadzie analogicznie jak w pierwszym etapie, dlatego przypomnijmy sobie treści z odcinka numer 144. Jazda typu pedał do metalu, tory, tuning 310 koni, bez filtra cząstek stałych, ropa B0 plus cetan boost na 70 potwierdzone w laboratorium. Bartek zastanawia się, która klasa lepkości jest w jego przypadku lepsza, 0W30 czy 5W30. Napisał tak, wydaje mi się, że 0W30 szybciej się grzeje niż 5W30, mimo że jeden i drugi jest 30. Jazda na przykład 160 do 180 km na godzinę tempomat, to 0W30 miał 5 do 8 stopni Celsjusza więcej. Swoją drogą jestem w stanie jeden i drugi rozgrzać do 130 stopni Celsjusza. Dzisiaj badamy olej w klasie 0W30, natomiast aktualnie Bartek ma zalany olej 5W30 TopTech 4200. Później planuje spróbować oleju Fuchs Titan GT1 Pro C3 5W30. Główna motywacja Bartka do eksperymentowania to znalezienie odpowiedzi na pytanie, który olej najlepiej wytrzymuje ostrą jazdę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar lepkości oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca, 64,9 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,5 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni, wskaźnik lepkości wynosi 174. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta i ponownie mamy ząka, ponownie ponieważ w odcinku numer 137 była analogiczna sytuacja. Ten sam olej, praktycznie te same wyniki w badaniu laboratoryjnym, natomiast różnica w stosunku do deklaracji producenta na poziomie blisko 10%. Coś tutaj nie funkcjonuje tak jak powinno, temat do wyjaśnienia. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 60,3 mm kwadratowy przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 10,8 mm kwadratowy przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 172. A to oznacza, że odnotowano bardzo dobry wynik po raz drugi, przedział akceptowalnych zmian. Natomiast co bardzo ciekawe, w pierwszym etapie odnotowano wzrost lepkości po przebiegu blisko 6000 km. W tym etapie po przebiegu 7000 km odnotowujemy zmniejszenie lepkości o około 7% w jednej i w drugiej temperaturze. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. To, że testy od MCU się skończyły, to już komunikowałem, dlatego w tym odcinku eksperymentujemy w oparciu o liczne inne bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik z kategorii bardzo dobrych, nie doszukuje się tutaj niepokojących sygnałów. Możemy porównać wynik do poprzedniego odcinka, ale również do odcinka z pierwszego etapu. Wnioski z porównania pozostawiam po Waszej stronie. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Pierwsza sprawa w podczerwieni to porównanie widm dla próbek oleju świeżego z tego odcinka oraz odcinka numer 137, plus w ramach ciekawostek wrzucam również widmo dla oleju Liqui Moly Molgen. Widać wyraźnie różną formulację dla tego ostatniego oraz potwierdzenie zgodności dla Liqui Moly Top Tech. W drugiej kolejności ocena stopnia degradacji poszczególnych parametrów, które są możliwe do odczytu z widma. Ogólnie trzeba podkreślić bardzo dobre wyniki w podczerwieni dla tego oleju, natomiast można pokusić się o małe porównanie z etapem pierwszym. Sadza na podobnym poziomie co w pierwszym etapie, nitrooksydacja podobny poziom, rozcieńczenie paliwem, degradacja bazy olejowej oraz degradacja antyutleniacza mocniejsze dla oleju Liqui Moly, degradacja dodatków mocniejsza dla oleju Volkswagen Long Life 0W30. Niemniej jednak należy pamiętać, że porównywane oleje mają różny przebieg na swoim koncie. Podsumowując, otrzymano kolejny raz bardzo dobre wyniki. Zmiany lepkości w przedziale akceptowalnym, natomiast w drugim etapie można zauważyć tendencję do zmniejszenia lepkości, czego nie obserwowaliśmy w poprzednim etapie. Prawdopodobnie jest to efekt przedostającego się niespalonego paliwa. Wydaje się to być dość cenna obserwacja, bo porównywanie uwzględnia dwie różne klasy lepkości, 0W30 oraz 5W30. W kolejnym etapie badań wystąpi olej Titan GT1 Pro C35W30. Być może analiza trzeciej próbki rzuci nowe światło na porównywane oleje. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!